Bardzo serdecznie witamy naszych wykładowców, może tak powiemy, bo taką formę troszeczkę przyjęły nasze spotkania. Witamy wszystkich tych, którzy nas oglądają. Dziękujemy za to, że nas wszyscy Państwo motywujecie do tego, aby nagrywać. Na wstępie myślę, że należą się jakieś przeprosiny za to, że dosyć długo, dużo czasu potrzebowaliśmy na to, aby się po raz kolejny zebrać, ale niemniej po raz trzeci spotykamy się w tym samym gronie, pan Janusz Urban, Janusz Szwałek i Marek Kuna, o tym, aby przybliżyć najnowszą historię. Zaczynaliśmy od roku 1918 i od odzyskania przez Polskę niepodległości. Troszeczkę już na ten temat powiedzieliśmy. A dzisiaj chcielibyśmy poruszyć kolejny, myślę, arcyciekawy wątek, czyli już po tym odzyskaniu niepodległości, po ustanowieniu granic, co politycznie w naszym kraju się działo. Jeżeli nam się uda, to może gdzieś zahaczymy o gospodarkę, bo tak kończyliśmy naszą ostatnią rozmowę. Trochę polityką, trochę gospodarką. Obiecywaliśmy, że te tematy poruszymy, no ale skupmy się na tym nowym państwie, jakie powstało. Jeszcze się nie ukonstytuowało, prawda? Bo konstytucja była trochę później, no ten rząd powstał, ale mieliśmy jeszcze taki formalny bałagan na początku. Bałagan był i to ogromny, bo musimy pamiętać, że to zróżnicowanie, o którym mówisz, Mateusz, miało szereg płaszczyzn. Tak na wstępie trzeba jednak o tych płaszczyznach zróżnicowania powiedzieć. Weźmy pod uwagę jedno. Kraj wielonarodowościowy. Blisko 1/3 społeczeństwa to inne narodowości. No nie jest łatwo w takim kraju, szczególnie nowo zlepionym, nowo powstałym, odrodzonym z naszego oczywiście polskiego punktu widzenia, administrować. Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko zróżnicowanie narodowościowe, co oczywiście przekłada się również na różnego rodzaju kwestie, również polityczne. Ale z drugiej strony zróżnicowanie, przecież to są trzy dotychczas zupełnie różne zabory. Oczywiście można mówić o pewnych podobieństwach pomiędzy zaborem pruskim a zaborem austriackim, ale tylko w pewnych dziedzinach. A rosyjski to już zupełnie inna historia, a przecież to rzutuje na życie polityczne. Dlaczego? Zupełnie inne tradycje, zupełnie inne szkoły polityczne, inna kultura polityczna, prawda? Wiadomo, że stosunkowo najwyższa w zaborze austriackim, gdzie mieliśmy trochę tej autonomii. Wysoka kultura polityczna, ale w modelu pruskim z kolei Wielkopolska i te inne tereny, które pozyskaliśmy z dawnej Rzeszy, prawda, niemieckiej. No z kolei zabór rosyjski, no to raczej duży problem polityczny, bo wiadomo, że on był kulturalnie i pod każdym względem, prawda, był zaborem zacofanym i stłamszonym przez carat, wiadomo. To wszystko składało się na bardzo różny klimat, bo ci przyszli parlamentarzyści, którzy mieli tworzyć zręby państwowości, jego ustroju, mieli zupełnie różne doświadczenia polityczne i zupełnie różną kulturę polityczną. Nie jest łatwo w Sejmie zlepić to naraz i coś stworzyć z tego, prawda? To się przekładało z kolei, bo będziemy ciągle chyba o tym mówić w jakimś tam tle, na krajobraz polityczny. Niesłychanie zróżnicowany, bo nie tylko kwestia prawicy, lewicy czy jakiegoś centrum, o którym, tak jak powiedziałem, za chwilę będziemy pewnie więcej trochę mówić w kontekście różnych wydarzeń, ale przede wszystkim mnogość partii politycznych. Przecież... No właśnie, ile na początku tych partii, bo tam były jakieś ogromne ilości, tak, ile tych partii było? Tak naprawdę mówi się o ponad 400 ugrupowaniach politycznych. To jest ogromna masa. Oczywiście tylko część z nich była nadająca ton wydarzeniom, ale już sam fakt istnienia tak wielu nurtów, tak wielu działaczy, tak wielu stronnictw i tak dalej, już rodził ogromne problemy polityczne na wstępie. Bo wiadomo, że wielość partii politycznych tak rozbudowana, nie daje łatwego pola do popisu w parlamencie. To są doraźne sojusze, to są walki frakcji, stronnictw. Niestety tego w naszej II Rzeczpospolitej nie brakowało. A więc to tło jak gdyby rodzenia się kształtu politycznego, ustrojowego państwa polskiego nie było łatwe. No nie było łatwe z przyczyn takich, że przez 100 lat Polski po prostu nie było. Inne były doświadczenia polityków w poszczególnych zaborach i właściwie jeśli mówimy o politykach, to właściwie dopiero druga połowa XIX wieku, no bo kiedy Austria przekształciła się w Austro-Węgry, mógł się rozwinąć ten parlamentaryzm austriacki, wiedeński, no Polacy
odgrywali tam znaczącą rolę i właściwie ci nasi późniejsi politycy już w naszym Sejmie to tam te swoje szlify parlamentarne, że tak powiem, dopieszczali, tak? No już takie postaci choćby jak Witos, ale też cała masa innych polityków. Więc można mówić, że Galicja była taką kuźnią tych kadr politycznych na początku, no ale też każdy inny zabór, no bo zabór rosyjski to znowu silne wpływy narodowej demokracji. I to się też chyba trochę wiąże z tymi różnymi wizjami tej Polski, no bo jak ta Polska powstała, to nikt tak do końca nie wiedział, jaka ona ma być, bo w zasadzie ani koncepcja Piłsudskiego nie została zrealizowana, czyli ta federalistyczna, czyli miało to być państwo Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, czyli takie nawiązanie do tej pierwszej Rzeczypospolitej, ani wizji Jadłowskiego, czyli Polska dla Polaków, no bo tak jak tutaj Janusz wspomniał, wywalczyliśmy granice takie, a nie inne i w tamtych warunkach chyba nic więcej zrobić się nie dało. No ale konsekwencje tego były, to się przekładało potem na politykę, no bo 30% obywateli to były mniejszości narodowe i niekoniecznie, że tak powiem, chętne, że tak powiem, że do współpracy, do wspólnego budowania. Do wspólnego budowania państwa polskiego. Tutaj głównie mówię o Ukraińcach, Litwinów było mało, parę procent, ale też zdecydowanie wrogie stanowisko zajęli, tym bardziej, że mieli swoje państwo i konflikt z nami o Wilno i Wileńszczyznę. Tu jeszcze na jedną rzecz bym zwrócił uwagę. Przez te 100, ponad 100 lat niewoli te zabory rozwijały się, te ziemie polskie pod zaborami rozwijały się jakby w różnym tempie, no bo tak gospodarczo zabór pruski tutaj, ta sytuacja Polaków w zaborze pruskim, taka gospodarcza była najlepsza. Galicja, przysłowiowa galicyjska bieda, prawda? W Królestwie Polskim całkiem nieźle, ale tak wyspowo, natomiast im dalej na wschód, tym było gorzej. No to państwo polskie, które powstało, no to tak, to trzeba było zlepić, że tak powiem, z trzech różnych organizmów. Przecież różne systemy miar i wag, różne rozstaw torów kolejowych, prawodawstwo różne. Także tutaj... Różne języki urzędowe. Od samego początku no, problemów było co niemiara, no ale starano się temu przeciwdziałać. To się wszystko przełożyło potem na ten układ polityczny. No dobrze, no ale to mieliśmy, w którym momencie, tak, gdybyśmy na taką historyczną oś czasu mieli spojrzeć, możemy stwierdzić, że mamy już ten rząd, mamy jakąś stabilną sytuację, od kiedy mówimy o jakiejś stabilizacji po 1918 roku, no bo na początku no to i ten rząd lubelski, później ten drugi, no i to wszystko jeszcze te przepchanki. W którym momencie byśmy postawili taką, przepraszam, Mazowieckiego, grubą kreskę i zaczyna się robić stabilnie, zaczyna się robić porządek? Trudne pytanie, bo to ja bym sobie zastanawiał się, czy taki moment w ogóle był w tym okresie, tak, bo przynajmniej do 26 roku. Nie? Co najmniej, tak. Bo, dlaczego to jest trudne pytanie? Bo zależy, jakie kryterium stosujemy. Jeżeli stosujemy kryterium, że mamy rząd, który zostaje uznany na arenie międzynarodowej, to mamy spełnione to kryterium 28 stycznia 1919 roku, kiedy jest Paderewski. I rząd Paderewskiego został uznany w zasadzie międzynarodowym w pełni. Więc teoretycznie to kryterium jest wypełnione. Ale z drugiej strony, mówiąc tak trochę bardzo gorzko ironicznie, to tak jak mówi tu Janusz, do 26 roku zmiany gabinetu były tak częste, że o pewnej takiej legitymizacji ich władzy i tego, żeby o pewnej stabilizacji, bo bodajże najdłużej rząd nieco ponad rok chyba gabinet Grabskiego jakoś się tam trochę wyrobił, ale generalnie to były kilkumiesięczne epizody. To teraz, czy zaryzykujemy stwierdzenie, że przewrót majowy był potrzebny do tego, aby wprowadzić stabilizację? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba sięgnąć przede wszystkim jednak do wydarzeń wcześniejszych. Mhm. Bo patrząc na struktury władzy i przede wszystkim ustroju, a wiadomo, że jednak jaka by to władza nie była, to musiała działać według pewnego kołnierza konstytucyjnego. No mamy na początku ten taki kompromis, na który się chwilowo zgodzono, czyli małą konstytucję z lutego 1919 roku, którą tak naprawdę udało się uchwalić tylko dlatego, że powiedzmy balans pewnych sił politycznych w tym Sejmie był taki, że nie wszędzie jeszcze przeprowadzono wybory,
Nie wszędzie jeszcze była pełna reprezentacja, jeszcze polityków prawicowych nie było tak wielu i udało się gdzieś tam ten kompromis pomiędzy siłami politycznymi, żeby się na czymś konstytucyjnie oprzeć, uczynić. No wiadomo, konstytucja ta mała, a więc tymczasowa z natury, dawała Piłsudskiemu silną rolę jako naczelnikowi państwa, prawda, z jednej strony. No wiadomo, zachowano oczywiście prymat Sejmu, no bo był to organ zwierzchni, ale siłą rzeczy był to okres, w którym naczelnik państwa i rząd mieli pewnego rodzaju pole do manewru, oczywiście teoretycznie, patrząc konstytucyjnie, prawda, na to, żeby pewne rzeczy prowadzić dalej. Prowadzić dalej polskie sprawy, bo nie zapominajmy, że kiedy powstawały te struktury konstytucyjne? Wtedy, kiedy były wojny o granicę, kiedy trzeba było silnej, sprawnej władzy, jakiej? Przede wszystkim wykonawczej. Bo to było krojone również pod to, że kilkaset kilometrów dalej, a czasami bardzo blisko, były obce wojska. Więc trzeba było się liczyć z tym wszystkim, ze sprawnością władzy. Więc to jest z jednej strony. Z drugiej strony no, mamy już później sytuację, kiedy zaczyna się taka walka o kształt ustrojowy. Te dwa lata, prawda, do 21 roku, do 17 marca, to przecież jest walka stronic o to, jaka ta konstytucja, ta właściwa ma być. Konstytucja, bo konstytucja miała pokazać, jaka ta Polska ma być, a to wizje były różne, prawda? Bo to tak ogólnie tych partii było mnóstwo, tak jak tutaj kolega wspomniał, no ale to tak by je można pogrupować. To były partie prawicowe, centrowe i lewicowe. No i tutaj jakby te wizje tej Polski no, trochę się różniły. No i teraz temu miało służyć uchwalenie konstytucji, czyli tego najważniejszego dokumentu, który by określał kształt ustrojowy państwa, czyli sposobu sprawowania władzy. I to było zadanie najważniejsze. No ta mała konstytucja, tak jak tutaj kolega wspomniał, ona była dobra na czas, kiedy granice były w ogniu, bo to zawsze tak jest w każdym ustroju, że łatwiej w czasie wojny, kiedy to centrum rządzące jest takie ścisłe, nie jest rozbudowane. Natomiast no wszyscy byli zgodni co do tego, że to ma być państwo demokratyczne. To ma być ustrój parlamentarny, to nie będzie żadne królestwo, cesarstwo i tak dalej, więc tutaj wszyscy byli zgodni co do tego. Natomiast no nie pojawił, przepraszam, żaden wątek, żeby wróciła monarchia? No były takie. To były śladowe. Były śladowe, ale monarchie się sypały po kolei. Rozpadła się carska Rosja, abdykował cesarz Niemiec, rozpadły się Austro-Węgry, więc tutaj jakby takich chęci monarchistycznych tutaj zabrali. Ani dobrych precedensów w tym kierunku. Ani dobrych precedensów w tym kierunku, więc tutaj raczej... Jest tu wątek humorystyczny w tym. Padła propozycja, żeby tron Polski ofiarować Henrymu Fordowi. Bo ma pieniądze. Bo ma pieniądze. Na co odpowiedział Lubomirski, że no cóż, on też ma pieniądze, więc powinni go sołtysem wybrać. No ale to tak już... To takie rzeczywiście bardzo. Ale oddające w pewnym sensie nastroje też części jakichś ugrupowań, prawda? Taki sposób dyskutowania o pewnych sprawach. Różne grupy społeczeństwa miały różne oczekiwania co do sposobu rządzenia w Polsce, no bo to sprzeczność interesów była. No, siłą rzeczy partie chłopskie dążyły do tego, do parcelacji ziemi obszarniczej. No to nie do pogodzenia było z interesami znowu tych polityków, choćby reprezentowanych przez Zamoyskiego, który potem pretendował do prezydentury. Dla ludowców była to kandydatura nie do przyjęcia, bo on nie gwarantował reformy rolnej, a na większość społeczeństwa polskiego to byli po prostu chłopi. No i był ten głód ziemi, to znaczy była ta własność wielkoobszarowa, te gigantyczne gospodarstwa, szczególnie na wschodzie, dawne szlacheckie, jak to się mówi, ale to się mówiło własność ziemska, różne nazwy tego bywały. No i cała masa tych chłopów małorolnych, bezrolnych. I tutaj no, partie, szczególnie właśnie ludowe, dążyły do tego. Natomiast no, prawica była automatycznie przeciw, no bo to godziło w interesy tej grupy wąskiej, ale mającej wpływy i kasę. No, przekładało się to na ilość projektu, bo w zasadzie, nie licząc tej bardzo żywionej dyskusji, prawda, bo każdy chciał coś
Każdy chciał coś swojego. Socjaliści z kolei jak największych praw obywatelskich, prawda, i tak dalej. No, to wiadomo, że to każda partia ma swoje jakieś tam priorytety. Ale no, w Sejmie ta dyskusja, ta dwuletnia walka toczyła się wokół 5 projektów konstytucyjnych, prawda? 5 różnych. Od amerykańskiego, co też dodaje folkloru, bo wiadomo, na grunt Polski było to w zasadzie nie do przeszczepienia, tak naprawdę, biorąc pod uwagę zupełnie różne tradycje polityczne i uwarunkowania, po model francuski, który tak naprawdę był bazą później, jak gdyby do tego, tylko że on został bardzo poważnie zmodyfikowany jeszcze w toku tej dyskusji. A więc nie było łatwo, nie było łatwo i pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że to nie była swobodna dyskusja, bo przecież nawet jeszcze 21 rok, tak naprawdę to cały czas stan wojny wokół granic, co Janusz wspomniał. Prawda? Bo przecież w 20 roku nikt nie dyskutował o kształcie konstytucji, prawda? Kiedy wojska rosyjskie, komuniści byli pod Warszawą. No, wiadomo, że wtedy były inne priorytety, więc ta dyskusja była szarpana. Ona nie tylko była szarpana przez mnogość projektów, wizji i tak dalej, ale przez wydarzenia zewnętrzne. Więc to wszystko później się skupiło na tym, że później w ciągu kilku miesięcy jak gdyby trzeba było tę rzecz doszlifować. No doszlifowano. No i to był sukces mimo wszystko, bo to była konstytucja, no, że tak powiem, postępowa, tak by można powiedzieć. Mówimy tutaj o konstytucji marcowej z 1921 roku. Tylko że tak, od razu trzeba zadać pytanie, kto miał większość sejmową wtedy, nie? A no, większość sejmową miały partie prawicowe, natomiast wszyscy uważali Piłsudskiego za niekwestionowanego kandydata na prezydenta. W związku z tym konstytucja robiono trochę pod Piłsudskiego, zresztą jedno i drugo, bo to pierwsze robiono tak, żeby prezydent miał jak najmniejsze kompetencje, bo skoro Piłsudski ma mieć władzę, to niech tę władzę ma nie za dużo, jak najmniejszą. Więc tutaj trochę, że tak powiem, przegięto w tą stronę tego parlamentaryzmu, no bo te zapisy konstytucyjne były takie... Przypomnijmy, do którego roku pełnił funkcję naczelnika do uchwalenia konstytucji? Nie, do, nie. Do wyboru Narutowicza tak na prezydenta. Tak, bo to był ten element już przerwania jak gdyby tego systemu. Tak. I tutaj najważniejsza rzecz to taka, że ta konstytucja równała wszystkich obywateli w prawach. Nie miało znaczenia pochodzenie, narodowość, religia. Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej dostali takie same prawa i mieli takie same przywileje. Trudno mówić o przywilejach, obowiązki. Takie same obowiązki. Warto też wspomnieć, oczywiście dzisiaj zapomina, bo czasami słyszymy w mediach, że ta konstytucja likwidowała tytuły arystokratyczne, których dzisiaj jakoś tak po cichu wracają do mediów. No wracają. Wracają, tak, tak. Ale konstytucja to znosiła w Polsce. To raczej dzisiaj może tak honorowo, prawda, bardziej, ale to tak niektórzy traktują tak, bardziej poważnie. Tak, folk, no, folk. Pamiętajmy też, że prawa wyborcze kobiety dostały w Polsce w roku 1918. To jest coś ważnego, dlatego że no, w takiej demokratycznej Francji kobiety prawa wyborcze dostały dopiero w roku 1944. A w tak bogatej Szwajcarii to dopiero 70 lata XX wieku, więc tutaj mamy się czym szczycić. To było wyróżnikiem. To było wyróżnikiem. No i tu można by się nad poszczególnymi tymi zapisami konstytucji troszkę pochylić, prawda? No bo... Znaczy, tak, żeby spróbować to zgeneralizować, bo Janusz bardzo ładnie pokazał ten wątek Piłsudskiego, prawda? I tego pisania, bo tak naprawdę zauważcie, że to był jednak trochę kompromis. Bo tak, centrum lewica ugrała większe prawa obywatelskie, ale prawica ugrała układ sił, który w ramach demokracji parlamentarnej premiował władzę Sejmu. A pomniejszą prezydenta. Tak, był przerost władzy ustawodawczej nad wykonawczą. To właśnie nie powiedzieliśmy najważniejszego. Tak. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy, czyli władza ustawodawcza, wykonawcza i niezależne sądy. Władza ustawodawcza to parlament, wracamy jakby do tradycji, czyli dwuizbowy, tak jak teraz, czyli Sejm i Senat. Władza wykonawcza, rząd, prezydent i niezależne sądy. Więc to jest podstawa państwa demokratycznego. Tak, to było. Władza nierównomierna w sensie znaczenia, no ale wiemy już jakie było tło, antypiłsudczykowskie można powiedzieć w tym momencie. Bardzo dobry katalog praw. Wyróżniająca była jedna z najbardziej demokratycznych konstytucji, jeżeli nie w tym czasie najbardziej demokratyczna w Europie, bo to rzeczywiście nas wyróżniało.
prawda? Natomiast z punktu widzenia systemu władzy był to problem, bo wracamy znowu do tej tezy. Dużo partii, walki frakcyjne, częsta zmiana rządu. A to się właśnie przekładało na częstą zmianę rządu, bo trudno było zyskać większość sejmową. Oczywiście. Mnogość partii powodowała, że zmieniały się sojusze. No i potem jak dochodziło do głosowań, to jeśli rząd nie miał większości, podawał się do dymisji. To się znowu tworzono nowe rządy, więc taka niestabilność polityczna tego okresu. Bardzo. Ale to teraz zadam pytanie, nie wiem, może trudne, być może nie. Konstytucja została uchwalona. Będziemy mieli pierwsze wolne wybory, tak? Znaczy? To pierwsze wybory. No, wolne i wcześniej były, nie mówmy, że nie, ale... No były. Tylko miały czasami ograniczony charakter terytorialny. Nie wszędzie były. Tam, po raz pierwszy do urn idą kobiety. Czy wiecie panowie, na jakim poziomie była frekwencja? Tak jakbyśmy ją... Gdzieś to zostało opublikowane? Gdzieś z taką informacją się... Są takie dane. Była stosunkowo wysoka. Z dzisiejszych... Wiązało się to z chęcią jednak partycypacji. Tak. Nie, bo pytam o to dlatego, że po pierwsze wolne wybory już te nasze, to tam było chyba 62-63%, tak? 89 rok. I tak chciałem jakąś sobie to porównać, jak to po tylu latach niebytu Polski jako państwa, tak? Ile osób zdecydowało się wziąć udział w tych wyborach? No na pewno 50% uprawnionych. Myślę, że tak. Znaczy dokładnie cyfry pewnie nie toczymy. Nie pamiętamy, ale... Natomiast to, co było dobrą stroną, ten poziom partycypacyjny, niestety przekładał się właśnie na tą mozaikę polityczną. Bo tym razem to nie było tak, że określone nastąpiła polaryzacja, tak jak dzisiaj mamy, prawda? Układ sił taki trochę dwubiegunowy i gdzieś jakieś centrum, prawda? Znaczy centrum, inne partie, bo centrum to jest niewłaściwe stwierdzenie dla całości dzisiejszych sił politycznych. Natomiast wtedy to właśnie, ta cecha tego rozbicia, tych różnych sympatii, często nawet związanych z regionem, bo przecież to regiony często decydowały. Bo prawica miała trochę gdzie indziej poparcie niż lewica, prawda? Więc to wszystko, czy centrum, no wieś, prawda? Bo generalnie ugrupowania chłopskie należały do tego tak zwanego centrum. W większości, bo nie też nie do końca, ale mimo wszystko. Więc to przekładało się na tą mnogość. I to, co właśnie wspomnieliśmy, czyli tą słabość rządów. A to była bardzo ujemna cecha. Tu jeszcze jedną rzecz trzeba by dodać, partie mniejszości narodowych. Ta frekwencja, o której mówiliśmy, tu się też przekładała na to, że mniejszości zdobyły sporo mandatów sejmowych, znalazły się w Sejmie. Przypominam, że było ich sporo. 30% mieszkańców, obywateli Rzeczypospolitej to były mniejszości. Ukraińcy ponad 4 miliony, druga mniejszość Żydzi, małe miasteczka, duże miasta do 40% mieszkańców to przecież społeczność żydowska. No była mniejszość ukraińska i bardzo taka wrogo nastawiona ta mniejszość niemiecka, prawda? Bo to nie jest tak, że jak myśmy tam odzyskali te tereny po zaborach zaboru pruskiego, to od razu się wszyscy spakowali i wyjechali. Nikt też nie podstawiał pociągów, nikogo nie wypędzał. To była historia dopiero II wojny światowej. Natomiast no, oni postanowili też walczyć, że tak powiem, i to od samego początku. Od samego początku, ale to nie był rok 38 czy 39. Tak, to tak naprawdę się zaczęło już wtedy. Z chwilą odzyskania niepodległości, także oni tutaj starali się wykorzystać tą sytuację, jaką była, więc tutaj też swoich posłów mieli w parlamencie. No i potem taka powstała ta mozaika sejmowa i tą stabilizację trudno było utrzymać i stąd to, co się dzisiaj w parlamencie dzieje, to tak jakby kto się historii cokolwiek uczył, to wie, że to nic nowego, wszystko już było, prawda? Te wrzaski na mównicach sejmowych, awantury, tupania, wychodzenie, blokowanie mównicy sejmowej. To już wszystko przerabialiśmy w okresie międzywojennym. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że dzisiaj bycie politykiem to jednak bezpieczna posada, bo jednak w okresie, o którym omawiamy, no to tak do końca bezpiecznie nie było. Nie strzelają. No dziś może nie strzelają. Póki co. Natomiast wtedy różnie bywało. To chyba się tak to wylało na ulicę wszystko. No bo trzeba pamiętać, że my trochę tą drugą Rzeczpospolitą tak postrzegamy. Trochę tak jak w starym kinie, tak czarno-biało, że to tak ładnie było generalnie. Gloryfikujemy ją chyba za bardzo, prawda? Znaczy wszystko wrzucamy do jednego worka. Tak mi się czasem zdaje, że to...
to było takie nasze, fajne, polskie, a to nie dla wszystkich było fajne, było fajnie i mniej fajnie. W zależności od okresu wychodzili ludzie na ulicę, policja strzelała do demonstrujących, nawet za rządów Witosa, ale też ci, co na ulicę wyszli, to też nie szli z gołymi rękami, tylko też strzelali, więc... I to nie były armatki wodne. A no właśnie, więc tu i PPS, i komuniści na początku, jeszcze takie tam różne te nacyjne, różne awantury, i prawica, i lewica. To z Sejmu wychodziło na ulicę. Leciały, tak jak mówimy, nie tylko kamienie, ale też, no, jak to się mówi, lała się krew. I chyba do największej tragedii doszło już tutaj przy wyborze prezydenta, pierwszego prezydenta. No i tutaj powodów do chwały nie mamy, bo Gabriel Narutowicz został zamordowany. Natomiast to tło tego wszystkiego, to też było bardziej skomplikowane, niż to się tak wydaje, nie? Że tam przyszedł ktoś, bo mu się nowy prezydent nie podobał. To była ostra walka polityczna. Kto tym prezydentem ma być? No, prawica, tak jak wspomniałem wcześniej, stawiała na Zamojskiego. Natomiast większość tutaj miało to centrum. No, przepraszam, prezydent był wybierany w wyborach bezpośrednich? A no nie, właśnie. Nie. Był wybierany głosami Zgromadzenia Narodowego, czyli głosami senatorów. Parlamentu, de facto. Parlamentu. Szeroko pojęte. Tak, w niektórych krajach naszych sąsiednich też tak jeszcze do tej pory jest. Czyli nie wybory bezpośrednie. No i kandydatów było wielu. Można powiedzieć, taki półprezydencki system mieliśmy. Piłsudski odmówił. No nie, no to całkiem, jeśli konstytucja uchwala ten sposób wyboru. To znaczy jest to element demokracji, ale wszystko zależy od okoliczności. Jeśli układ parlamentarny jest stabilny i rządy są stabilne, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten takie zgromadzenie wybierało. Natomiast jeśli jest choroba zgromadzenia, to się przekłada to na chorobę wyborów i później konsekwencji również wyborów. I tak było w tym wypadku. Piłsudski zrezygnował, bo konstytucja dawała tak małe jakby uprawnienia prezydentowi, że on takiej prezydentury nie chciał, więc pojawiły się te inne kandydatury. No i po różnych tam walkach, że tak powiem, słownych, awanturach ulicznych, ostatecznie wydawało się, że wybrano taką osobę Niekontrowersyjną, dlatego że jakby pozbawioną tego zaplecza politycznego. To był profesor, naukowiec, niezwiązany z żadną opcją polityczną. Godny człowiek. Człowiek, no naprawdę. Człowiek nauki, umysłu. Człowiek nauki, umysłu. Importowany z zagranicy. W dodatku importowany z zagranicy, co też niektórzy uznali też za coś złego, bo no jak on obcy, to może coś jest nie tak. No w każdym razie ta kandydatura. Nie, też Piłsudski za bardzo jakby nie ani nie popierał, ani nie był przeciwny. Nie, on się po prostu odsunął. Ja wtedy. Myślę, że Piłsudski już wtedy miał swój plan. Natomiast jak doszło do wyboru, to bez wątpienia przesądziły głosy mniejszości. I potem to też odbiło się głośnym echem, że wybrali głosami mniejszości narodowych prezydenta. I tu bym zaoponował w tym sensie, że te głosy owszem zadecydowały, ale tej mniejszości nie było na tyle. Znaczy nie samymi głosami mniejszości. Nie samymi głosami. Ale bez tych głosów też kandydatura ta by nie przeszła. Właśnie. Znaczy to było, żeby to było jasne, tam były głosy mniejszości i to stało się też kanwą do tego, że ta histeria, która się zrodziła po wyborze, histeria, którą no bądź co bądź jednak prawica rozniciła, prawda, no, przyniosła takie, a nie inne tragiczne konsekwencje. No bo to była histeria, bo to nie była tylko... To, że tam mniejszości były, no oczywiście z punktu widzenia prawicy i jej myślenia o państwie, było nie do zaakceptowania w jakiś sposób. Ale to był też element rozczarowania, że nie własny kandydat. Nie własny kandydat, ani prawicy, ani centrum, więc... Tak. No i potem tragedia taka, że już w czasie zaprzysiężenia, prawda? Już kamienie poleciały, już no potem w gmachu. Już było źle. No potem ta wizyta nieszczęśliwa w gmachu Zachęty. No i dochodzi do tragedii, bo niewiadomski malarz, jakiś tam zwolennik narodowców, ale nie narodowiec. Człowiek też chyba z chorobą psychiczną, jak się tam okazało, strzelił. No i strzał okazał się śmiertelny. Oczywiście tam polityczne to jakby tło tego wszystkiego, to odium tego zabójstwa spadło na prawicę, prawda?
No ale to dla naszego parlamentaryzmu i dla takiego państwa, które odzyskuje niepodległość po 100 latach, no to taki czyn chluby nam nie przyniósł, prawda? Pierwszy prezydent został zamordowany, więc no, takie trochę otrzeźwienie po tym wszystkim było, taki kubeł zimnej wody, więc potem kolejne rozmowy, jakoś już tam trochę to spokojniej poszło, no i potem kolejny wybór, prawda? Piłsudski po raz kolejny odmawia. I co ciekawe, Zamoyski się wycofuje. Po tym momencie, tak. I to jest ten taki, no, powiedziałbym, piękny rys, jeśli chodzi o nie tyle może prawicę, co o samego Zamoyskiego. No, postać też bardzo zasłużona dla odzyskania niepodległości. On naprawdę znaczną część swego majątku przeznaczył na te sprawy związane z tym, co się wtedy działo, prawda? Nawet no, finansowanie tych naszych przedstawicielstw na Zachodzie, jeszcze kiedy to państwo się tworzyło, przecież nie było budżetu, nie było pieniędzy, ktoś to musiał robić, to szło z pieniędzy Zamoyskiego. On naprawdę fortunę stracił. Człowiek bez dwóch zdań, no, zasłużony dla Polski, dla niepodległości Polski. Tak, ale to już później rzutowało i na pozycję prezydenta, i na sposób zachowania, bo Wojciechowski będzie w jakimś sensie prezydentem zachowawczym. No tak. Tak, no, no, doświadczenie zabójstwa poprzednika plus tego, jak wygląda scena polityczna, nie czyniły z tego prezydenta i tak osłabionego konstytucyjnie dużego gracza na naszej scenie politycznej. I to no, niestety rzutuje na to, że w dalszym ciągu są walki polityczne, walki są frakcyjne, orientalne sojusze, jak rząd Hienopiasta chociażby, prawda, jako przykład tego, jak można orientalnie ogień i wodę połączyć docelowo. W związek celowy, prawda, więc to wszystko było elementem takiej bardzo dużej mozaiki, ale bardzo negatywnie oddziałującej na inne dziedziny życia społecznego, w szczególności na gospodarkę. Bo pamiętajmy, że w tle jest inflacja, hiperinflacja, prawda, konieczność przeciwstawienia się scalenia tych zaborów, bo tak naprawdę, Janusz, bardzo dobrze powiedziałeś, że już te przykładowe tory, które się nie pokrywały i to wszystko trzeba było połączyć. To były lata potencjalnie największego wysiłku, żeby ten jeden organizm z trzech stworzyć. Słabe rządy, chwiejne rządy, krótkoterminowe, no siłą rzecz nie mogły mieć wielkich dokonań w tym zakresie. Jedynie co można powiedzieć o tym bardzo dobrym epizodzie, to już wkraczamy w gospodarkę, bo Gdynia to jest oddzielny temat, reforma walutowa Grabskiego porządkująca finanse. No to rzeczywiście się w jakimś sensie udało. I to własnymi siłami. I to własnymi siłami, dokładnie. No tam były troszkę pożyczki zachodnie na sfinansowanie tego, ale powiedzmy, była to bardzo autonomiczna i przemyślana decyzja i to było okej. Okay. Ale innych sukcesów tu poza tymi pewnymi wyodrębnionymi wątkami nie mamy. Ja, przepraszam. Choć trzeba powiedzieć, że scalono jednak ten kraj w ciągu tych pierwszych 7-8 lat. Te powiedzmy najbardziej widoczne różnice się zatarły. Tylko dwa zdania. Proszę. Po pierwsze, trzeba było stworzyć administrację kraju, stworzyć szkolnictwo. Przecież wszystko tworzono od podstaw, bo mówimy tutaj, od zera. Janusz wspomniał o unifikacji kraju. Przecież jeden spójny system oświatowy, jeden spójny system samorządowy, prawda, stworzyć. Podział na województwa, na gminy, na powiaty. Myśmy teraz do tego wrócili, prawda? Co było? To było gigantyczne zadanie i to był sukces. Natomiast tutaj jest ciekawy wątek właśnie ten finansowy, no bo hiperinflacja, inflacja, no to tak jedni rozumieją, o co chodzi. Rozumiemy po kieszeni teraz, jak nas dotyka, ale to nie można porównać do tego, co było wtedy, bo tak, jak było trzy zabory, to różne systemy monetarne. No i teraz powstaje ta niepodległa Polska i ludzie trzymają w kieszeni jedni ruble. No był czas wymiany, nie wszyscy chcieli te pieniądze oddać, bo starym ludziom nie przychodziło do głowy, że taki pieniądz jak rubel może stracić wartość. To do dzisiaj się znajduje tam w starych domach zakamuflowane gdzieś tam zwitki rubli, bo to było nie do pojęcia. Ale nowe rządy wprowadzają nową walutę. Jest to marka polska. To mało kto pamięta, że takie pieniądze mieliśmy. I ta marka ma niską wartość, ale wszystko ma swoje dobre i złe strony, bo to był czas, kiedy ta gospodarka no, próbowała się rozwinąć, prawda? Jak się kredyty bierze, a potem jest inflacja, to łatwiej te kredyty
wtedy było spłacić. To jakoś pomagało, prawda? Natomiast potem niestety to prowadziło do hiperinflacji, więc to już było całkowite załamanie tego systemu finansowego. Ale to też się przekłada na to, co się działo z zewnątrz. Myśmy byli krajem rolniczym przede wszystkim. Ten przemysł to były takie punkty. Górny Śląsk, Głębie Dąbrowskie, no Łódź, prawda? No duże miasta. Punkty, które wcześniej. Które były wcześniej za zaborów. A reszta to była wieś. I tutaj myśmy za wiele poszaleć nie mogli. Dostaliśmy dostęp do morza, ale bardzo wąziutki. Jeszcze Gdyni wtedy przecież nie było. Gdańsk został wolnym miastem, więc tutaj mieliśmy ogromne problemy. Niemcy robili wszystko, żeby nam zaszkodzić. Wojna celna, prawda? Zakaz sprzedaży polskiego węgla do Niemiec, a to główne nasze towary eksportowe były. Pokojowe granice mieliśmy ledwo z dwoma państwami, to niewielkimi, bo Łotwa i Rumunia. Nawet z Litwą. Litwa zerwała z nami stosunki dyplomatyczne, aż nie utrzymywała żadnych aż do 1938 roku w ramach protestu przeciwko przejęciu przez Polskę Wilna i Wileńszczyzny. Więc tutaj gospodarczo naprawdę było ciężko i tutaj jak tutaj Janusz wspomniał o tej reformie Grabskiego, to też jest bardzo ważną rzecz, bo po pierwsze Zachód, głównie Ameryka, nie chciała dać kredytów na to. Dali Niemcom na stabilizację marki niemieckiej, natomiast nie chcieli dać pieniędzy u nas. No, tam próbowali się nasi politycy ratować takimi doraźnymi pożyczkami na takich dość bandyckich warunkach, bo jest takie to takie przysłowie i nie przysłowie było, że przed wojną to zapałkę dzielono na cztery, nie? Dzielono, ale wiecie skąd to się brało? Stąd się brało, że pod ten monopol zapałczany była wzięta pożyczka po prostu. Te zapałki były dobrej jakości, dało się podzielić. Natomiast te zapałki kosztowały bardzo dużo, bo one kosztowały bardzo dużo, bo to był ten zastaw właśnie pod kredyt, który żeśmy dostali chyba od Szwedów bodajże. Także tu wielkiego pola manewru nie mieliśmy. I tu wielkim sukcesem Grabskiego, bo on był i ministrem finansów i premierem w pewnym okresie, to była ta reforma tego systemu i wprowadzenie złotego polskiego, która stała się walutą bardzo stabilną. I właściwie do II wojny światowej to była jedna z bardziej stabilnych walut tutaj w Europie. Ale to tak, taka wstawka gospodarcza. To tylko tak jakby, żeby już tematu gospodarczego nie ciągnąć, wspomniana przez ciebie wojna celna, o ile nas wykańczała trochę, to po 25 roku władze polskie wyciągnęły z tego lekcję, bo był to element pobudzający nasz rząd do szukania innych rynków zbytu i to zrobiono. I Niemcy tak naprawdę wojnę celną globalnie przegrali. Ale to się dopiero stało w drugiej połowie lat 20. Ale to wykorzystaliśmy kryzys, strajki w Anglii, nasz węgiel poszedł do Szwecji, poszedł to właśnie myślę, że tę gospodarkę może sobie zostawmy osobno, bo to jest też bardzo, bardzo ciekawy wątek. Temat ciekawy. Ale wróćmy na chwilę jeszcze do tej polityki, bo omówiliśmy pokrótce, co prawda, ale tę konstytucję marcową, tak? Omówiliśmy sytuację pierwszego prezydenta, ten początkowy, przepraszam w cudzysłowie, bałagan, to może spróbujmy jeszcze do godziny przez te 10 minut poruszyć wątek przewrotu majowego. Żebyśmy tak tu zakończyli. No bo ja myślę, że to usystematyzuje nas w tym w dalszej dyskusji. No nie możemy chyba tego dzisiaj pominąć. No to trzeba by zacząć od tego, że to, co się w Sejmie działo, społeczeństwo odbierało bardzo negatywnie. To się przekładało na postrzeganie polityków. No po prostu ludzie polityków już mieli dość. Polska stała się polską partyjną, czyli politycy właściwie realizowali swoje cele partyjne, a to się działo jakby kosztem całego społeczeństwa. I potem to, co stało się w zamachu majowym, no to trzeba powiedzieć uczciwie, to zamach majowy to zawsze jest zamach, ale przyzwolenie, że tak powiem, społeczne na to było, dlatego że no, afera goniła aferę. To były i afery gospodarcze, i polityczne, i szpiegowskie. Działo się wszystko, ale przeważał ten interes partyjny, natomiast no, większość społeczeństwa postrzegała, że no, źle się dzieje. Natomiast no, nie wspomnieliśmy jednej rzeczy, bo Piłsudski i jego ludzie byli jakby na boku tego wszystkiego. W odstawce, dlatego że jak to się mówi, Piłsudski swoje zrobił, Piłsudski został odstawiony na boczny tor, ale wraz z nim zostali odstawieni ludzie z nim związani, prawda? Więc ich rugowano ze wszystkich jakby stanowisk wojskowych, urzędniczych i tak dalej. No więc
ta presja też ludzi Piłsudskiego, na samego Piłsudskiego rosła, żeby coś z tym zrobić. Znaczy tutaj trzeba powiedzieć no ciekawą rzecz o samej osobie Piłsudskiego. Wiadomo, odsuwa się od życia politycznego, przynajmniej formalnie. Jest w tej willi w Sulejówku, podarowanej zresztą przez legionistów. I tam wiedzie taki, wydawałoby się, spokojny żywot, wyizolowany od polityki. Jak się okazało, niekoniecznie, bo były siły polityczne, szczególnie na wschodzie, które dostrzegały jego potencjalną dalszą rolę, czego przykładem jest aktywność sowieckiej agentury, bo był pod stałą obserwacją, pod stałym, jak się okazało, bo jak polski kontrwywiad zaczął mocniej drążyć to sprawę, okazało się, że tam się roi od sowieckich agentów w tym Sulejówku. Praktycznie rzecz biorąc, i dopiero od pewnego momentu Piłsudski, który sobie wiódł życie cywila, dostał ochronę. Tam dopiero stworzono wartownię przecież i dopiero pluton ochrony, prawda, na stałe objął jak gdyby jego tą rezydencję. Ale to jest taki wątek, powiedzmy, z agentury. Natomiast przynajmniej od 24 roku, przy nim zaczyna się ta grupa, o której Janusz wspomniał, tych niezadowolonych Piłsudczyków, wojskowych, dawnych peowiaków, prawda, legionistów, iść do niego. No i tak usłyszałem, Mateusz, to co mówiłeś, że widział swoją rolę polityczną. Pewnie tak, a ci, którzy przychodzili do niego, utwierdzali go tylko w tym przekonaniu, że należy coś zrobić. No i wiadomo, jak przychodzą starzy przyjaciele, kamraci, to były niesamowite doświadczenia frontowe. To trzeba powiedzieć, że to był związek emocjonalny i przywódczy o ogromnej sile, znaczenia. Proszący o interwencję, no to Piłsudski długo nie dał się nie prosić. I efektem będą te zmiany. A to, co Janusz powiedział bardzo trafnie, że część społeczeństwa wręcz oczekiwała pewnego rodzaju interwencji i gotowa, aby dopuścić. No, sam przykład, dlaczego wojska rządowe przegrały konfrontację z wojskami, które się opowiedziały po stronie Piłsudskiego. Część pułku z Wielkopolski w ogóle nie dojechała. Kolejarze zablokowali, bo kolejarze nie chcieli ich wpuścić, a te pułki były wierne władzom. Kto wie, jakby się to, czy nie byłoby to wiele bardziej krwawe starcie i czym by się skończyło, gdyby była inna sytuacja. A więc rzeczywiście znaczna część społeczeństwa gotowa była przyjąć tę zmianę. I dlatego reperkusje bezpośrednie jakieś w społeczeństwie w zasadzie nie były widoczne, no bo obalenie rządu, obalenie prezydenta de facto, można tak powiedzieć, no to jest konsekwencja, która sama się narzucała. Czy trochę to się wymknęło spod kontroli? Wydaje się chyba, że Piłsudski raczej chciał zademonstrować swoją siłę wtedy w Warszawie, prawda? Rozmowy na moście z Wojciechowskim nic nie dały i poszło to chyba na tyle za daleko, że po prostu polała się krew. No, ciekawostką... Przepraszam, a tych ofiar nie było mało. No, ponad 400, z tym, że część to byli wojskowi, dawni koledzy, którzy walczyli ramię w ramię na frontach, a potem strzelali do siebie z przeciwnych obozów, a część to byli kibice. No, czy warszawiacy wylegli na ulicę oglądać spektakl i część ofiar to były ofiary wśród cywilów. Zabłąkana kula, jak to się mówi. No bo ludzie ciekawi byli takich wydarzeń. Natomiast no, to nawet ten strajk kolejarzy, to też się politycznie, że tak powiem, ułożyło, dlatego że tam, gdzie przemysł, gdzie kolej, tam największe wpływy PPS-u były. Przecież trzeba pamiętać, że Piłsudski był przywódcą PPS-u wcześniej, więc ten człowiek był im znany. No i tutaj nie możemy też jakby tego wszystkiego oderwać od tej wizji Piłsudskiego na temat Polski, no bo on właściwie całe życie dla tej Polski pracował i to, co się w tej Polsce działo, to nie była jego bajka, bo on widział, że to się wszystko rozłazi. To, co tworzył przez tyle lat, to się wszystko rozsypywało przez ten układ partyjny. On chciał to po prostu rozwalić, jakby tą scenę przebudować od nowa. Natomiast no bez wątpienia ci, którzy oceniają Piłsudskiego, to jest jakby taka ta cezura czasowa, nie? Że do 26 i od 20, po 20, po 20, no, po 26 roku, bo jakby jednak na to nie patrzeć, no to był zamach, czyli było to działanie pozakonstytucyjne, prawda? Bereza, Kratuska jeszcze. No to, to już... Ale to już są, kolejne konsekwencje przewrotu. To już są rządy senacji, ale no, sam zamach
No mówię, w społeczeństwie tak z tej całej publicystyki, jak się tam czyta z tamtego okresu, to raczej takie pozytywne, że tak powiem, pozytywnie został przyjęty przez społeczeństwo. O tak, nawet chyba te skrajnie lewicowe ugrupowania popierały to, co się stało wtedy. Komuniści. Nawet komuniści, no, którzy potem zdelegalizowali. No, w każdym razie Piłsudski doprowadził do tego, że rząd upada. A, no właśnie, jaki rząd, bo to się właściwie stało wszystko, kiedy premierem rządu został po raz kolejny przywódca ludowców Witos. I tutaj no, to jakby przyspieszyło ten bieg wypadków. I teraz tak, upada rząd, znaczy rząd Witosa podaje się do dymisji, rezygnuje prezydent Wojciechowski. No i zaczyna się coś nowego, prawda? Tutaj już właściwie Piłsudski nigdy ani prezydentem później nie został, ani nie był jakąś taką polityczną postacią w sensie jakiejś funkcji, którą by pełnił, ale był niekwestionowanym przywódcą, liderem i właściwie wszystko, co się w Polsce działo do jego śmierci, bez jego wiedzy dziać się nie mogło, więc to rozpoczyna się ten okres rządów autorytarnych. Czyli tak, ale trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że z punktu widzenia ustrojowego, układu politycznego czy układu sił, taką cenzurą po przewrocie majowym, związaną ściśle, genetycznie jak gdyby z tym przewrotem, jest nowela sierpniowa konstytucyjna, która z punktu widzenia pewnej logiki tego, co wcześniej mówiliśmy o konstytucji marcowej, gdzie był przerost władzy ustawodawczej nad wykonawczą, ten element zawracała, bo wzmacniała ona pozycję prezydenta i rządu. Bo jednym z elementów, co warto pamiętać, tej noweli, akurat z którym się można w pewnym sensie z punktu nawet widzenia stabilności demokracji zgodzić o dziwo, było to, że w świetle jej zapisów znacznie trudniejsze było usunięcie rządu, czyli uchwalenie tak naprawdę wotum nieufności. Prawda? Bo wcześniej był mechanizm taki, może nie wszyscy o tym wiedzą, że można było de facto na tym samym posiedzeniu zgłosić wotum i głosować. W tej chwili nie. W tej chwili rozdzielono te czynności, co dawało rządowi czas na zebranie sojuszników, przegrupowanie polityczne i tak dalej. Więc w pewnym sensie na stabilność rządów to pozytywnie wpływało. Prawda? Więc pierwszy ruch był jak gdyby bardzo racjonalny, wydawałoby się. Natomiast to, co się zaczęło dziać później, o czym pewnie będziemy mówić już na następnym spotkaniu, to już są trochę inne pomysły i to już jest trochę wyprowadzanie kolejnych ruchów politycznych poza jak gdyby to, co poza tą ramę, którą wyznaczała nowela sierpniowa. Dobra, to ja, kończąc tak jakby dzisiejsze spotkanie, wrócimy do tego wątku jeszcze, który pan Janusz powiedział, że po przewrocie majowym Piłsudski, no, w zasadzie kim był Piłsudski po przewrocie majowym? Prezydentem nie był. No jak to się stało, że wszystko odbywało się tak jakby za jego wiedzą, za jego zgodą, za jego przyzwoleniem, ale patrząc na to od strony konstytucyjnej... Był szaro eminencją. Szaro eminencją, ale był niekwestionowanym liderem i autorytetem, bo nawet dla przeciwników politycznych nikt nie kwestionował jego autorytetu, stąd ta nazwa to rządy autorytarne. Prawda? Jedno. Właśnie... Był inspektorem sił zbrojnych. Ale to. No to stanowisko. Ja bym tego nie bagatelizował. Bo nie można tego bagatelizować. W Polsce armia odgrywała w tamtym czasie. Zgoda, zasadniczą. Wszyscy w rządach autorytarnych generalnie. Armia odgrywa rolę. Obok policji kluczową rolę. Resorty siłowe to podstawa. Chociaż spodziewano się, że wreszcie zostanie prezydentem, ale po raz kolejny nie chciał. Ale miał inną wizję i realizował ją właściwie do swojej śmierci, do 1935 roku. Mówi się to rządy sanacji, to samo pojęcie warto wytłumaczyć. Sanacja to znaczy odnowa. Uzdrowienie, odnowa. On chciał jakby zmienić oblicze tej Polski, sceny politycznej. On miał, no był państwowcem, to nie można mu przecież tego odmówić. Natomiast potem to się trochę zaczęło robić tak mniej ciekawie, bo... No, ale to ten wątek może zostawić, bo ten wątek późniejszy jest bardzo ciekawy. On jest dualny, Mateusz,
Dlatego, że jak zaczniemy następne spotkanie, to chyba o tym dualizmie warto będzie powiedzieć, ale też go nie chcę, żeby tu nie powiedzieć, bo tak naprawdę te pierwsze lata rządów sanacji, to tylko żeby nie zdemaskować tego tematu, to są trochę dwa różne oblicza. Do Piłsudskiego. Coraz mniej ciekawie politycznie, ale ciekawiej gospodarczo przez pierwsze parę lat. I tyle na razie. Żeby nie powiedzieć za dużo. Czyli znowu kończymy słowem gospodarczo, bo jednak gospodarka w tym dwudziestoleciu odgrywała jedną z najbardziej istotnych kwestii i na to chyba przygotujemy w ogóle osobne spotkanie. Natomiast dalej myślę, że będziemy starali się ten wątek polityczny jeszcze. No tak, jeszcze jest sporo do powiedzenia po drugiej rzeczy. Kontynuować. Bardzo wszystkim dziękujemy. Tym, którzy nas oglądają, miło się patrzy na te statystyki, ponieważ nasze opowieści, nasze rozmowy tak średnio około 1000-1200 wyświetleń mają, więc to jest na pewno bardzo miłe i postaramy się bardziej rzetelnie i systematycznie kontynuować to, co zaczęliśmy. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy. I życzę wszystkiego dobrego.